Kolejny druk. Ustalenie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu oraz wykorzystanie wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu. Projekt prezydenta miasta Krakowa, druk nr 1592, pierwsze czytanie. Referuje pan dyrektor Marcinko. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowanie pojazdów. Jest to projekt, można powiedzieć, tylko dyscyplinujący. Monitor Polski, Dziennik Urzędowy z 5 września 2013 ustalił maksymalne stawki ze względu na to, że nie chcielibyśmy, żeby ktokolwiek blokował nam nasze ulice. Również przyjmujemy te stawki maksymalne, przy czym chcę powiedzieć, że są to wzrost jest od złotówki za usunięcie motoroweru, 2 zł motocykla, do 5 zł za pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 i 7,5 ton. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada odbyła pierwsze czytanie projektu i zgodnie z paragrafem 36 ust. 6 Statutu Miasta Krakowa określam termin wprowadzenia autopoprawek na 10 grudzień 2013 roku, godzina 15. Ostateczny termin wprowadzenia poprawek na 12 grudzień 2013 roku, godzina 15.